No elo, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. YouTuberzy nagrywają piosenki i nie jest to nic nowego, ponieważ nagrywają je od bardzo, bardzo dawna. Sęk w tym, że dzisiejsze czasy pozwalają im zrobić coraz to lepsze piosenki. Mogą się oni popisać coraz to lepszymi umiejętnościami, ponieważ mogą sobie wziąć osoby, które im pomogą, oraz mogą się popisać coraz to większą jakością, korzystając ze studia. Kiedyś dostęp do tego typu rzeczy nie był aż tak bardzo powszechny, co oznacza, że piosenki te mogą się trochę różnić. Dziś sprawdzimy sobie, jak brzmieli YouTuberzy kiedyś i jak brzmią oni dzisiaj. Porównamy sobie progres i minimy ogólny vibik. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, zostawcie łapę w górę. Ponadto bardzo ważne są suby, ale nie będę żebrać o suby bez powodu, więc zaproponuję wam dzisiaj układ. Zadam wam zagadkę, jeżeli odpowiecie źle, to będziecie musieli zostawić suba, jeżeli odpowiecie dobrze, zostawcie lajka, abym wiedział, ile osób odpowiedziało dobrze. Uwaga! Pytanie brzmi, nawiązując do tematu dzisiejszego odcinka, jak nazywa się piosenka JJ Jokera, którą wykonuje on z MC Sobieskim, która w tym momencie jest najpopularniejszą piosenką na jego kanale? Odpowiedź A. JJ Joker Legenda. Odpowiedź B. JJ Joker W krainie snów. I to jest ten czas, który możecie sobie przekminić, która z odpowiedzi tych widocznych jest poprawna. Uwaga, moi drodzy, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź B. JJ Joker i MC Sobieski w krainie snów. I co, nie przedłużam, lecimy z tematem odcinka. Klasycznie jest ze mną dzisiaj Witek. Siemano, siemano. Siemano, siemano. Witek będzie też również ze mną sprawdzał pioseneczki. I lecimy na pierwszy ogień, polecie sobie Kaluch, Brzydka 16 Challenge. Siemano, z tej strony Kaluch, oto moja Brzydka 16. Wielkie dzięki Vito, Citrox oraz JJ-ka za nominację. Swoją drogą to nie było aż tak bardzo dawno, mimo tego, że odcinek nazywa się dawniej versus dziś, bo piosenka ta powstała 14 maja 2020 roku. Także już 10 lat, ty nie wiesz, jak jest u mnie. Kiedyś powód do beki, dzisiaj głowę noszę dumnie. Chciałbym nie słuchać tego w całości, tylko porównywać sobie tak po prostu kawałek po kawałku i odpalę sobie dla przykładu piosenkę z dziś, najnowszą piosenkę Kalucha. Jest to Kaluch Elwi na ficie z Kowinem. Ile osób czegoś pragnie i kręcą aferę. Ja robię traki, ty spinasz, że jestem youtuberem. Nieważne kim jesteś, sam przełamiesz te bariery. Tutaj jest ciekawy aspekt, że zawsze te traki się nazywają Kaluch x Kowin i zawsze jest tak, że to Kowin jakby przejmuje całość inicjatywy. W sensie jest refrenowy, nie? Wydaje się, że to była piosenka Kowina faktycznie i tego Kalucha jest mniej. Ale no słuchaj tu progres. Na bicie lecę cudnie, wsiadam do LaFerrari i wyjeżdżam na południe. Tutaj mam wrażenie, że jest dodany tune po prostu, żeby był tune. Nawet nie jest to zaśpiewane pod tuna. Trochę tak, ale ta szesnastka jakby brzmi jak szybka, spontaniczna akcja, a tutaj słychać, że tak. Chłopaki, no wiesz, bo, no siedzieli, wiesz, w studio. Kowin zawsze jedzie do Kalucha, z tego co tam gdzieś zaobserwowałem sobie, i oni zawsze się jakoś wspierają, nie? Widać tą rękę Kowina w tym, nie? Że on tam faktycznie mu pomaga. Czuwa na tym, no. Tutaj jest to zaśpiewane właśnie pod tuna, nie? A tutaj to jest tak po prostu nawinięte. Ej, weź tutaj tuna tam do tego. Pokażemy razem, jaką mamy potęgę. Czuć taki większy luz po prostu w dalszych trakach, czuć, że się bawi, no, bawią się efekcikami. Generalnie to, że trochę przyszedł do bycia przed mikrofonem. No tutaj nie oszukujmy się, to był jego pierwszy raz prawdopodobnie. Z tego, co się dokopaliśmy, to było 14 maja. Potem zaczęły się pojawiać piosenki, więc wydaje mi się, że to też była kwestia tego, że spodobało mu się rapowanie po Hot 16, zaczął rapować. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy Kowinie, to chciałem podziękować, bo Kowin wysłał mi swoją płytę. Tak, dokładnie, jakiś czas temu Kowin wydał swoją płytę. Kowin, Komnata Tajemnic, jest ona dostępna na stronie kowin.pl. Bardzo przyjemna w ogóle płyta. Bardzo przyjemna płytka, na moim Instastory mogliście zobaczyć opening i fajnie widzieć, że ziomal gdzieś tam sobie progresuje, bo pamiętam, że Kowin naprawdę od bardzo długiego czasu już nawija. No, ja pamiętam te jego pierwsze kroki, fajnie się to obserwuje. Kacper Błoński, Eluwina i Kacper Błoński Zew. Tutaj mam problem, bo mimo wszystko, że Eluwina jest taka surowa, to bardziej mi się podoba Eluwina niż Zew, tak szczerze. Posłuchajmy, bo jakby niedawno nie słuchałem Zewu, ale naprawdę bardziej mi się podoba Eluwina. Eluwina, tak każdy dzień się mój zaczyna. Eluwina, dla ojca, matki, córki, syna. 28 września 2019 roku kontra 13 lipca 2021 roku. Siódma rano budzi znowu słońca blask. Czuję, jak przez palce mi ucieka czas. Nie oszukujmy się, to są dwie zupełnie inne piosenki. Zupełnie inaczej nawinięte, zupełnie inny klimat jest to zawarty. To są dwa zupełnie inne style w ogóle. Ale Kacper widać, że pokusił się o to, żeby sobie w końcu pośpiewać. I to jest dobry trop. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się, Eluwina jest wiralowa, bo jest Eluwiną. Ja wolę Eluwinę. Jest beczkowym trakiem, zrobionym z rytmem
do zabawy, a Zef jest takim bardziej poważniejszym trackiem, takim większym dźwiękiem, który pokazuje bardziej, że hej, robię muzę na serio, a Eluwina jest taką bardziej rzeczą w stylu siema, co tam, o, to ja. I widać, że bardziej taka zajawa, nie? A tutaj takie już bardziej poważniejsze robienie muzyki. Jest progres. Jest progres, ale mimo wszystko mam wrażenie, że Kacper bardziej w tej stylowie taki właśnie XD dla mnie, nie? No jest youtuberem, nie? I Crusher też był taki tego typu trackiem właśnie, też takim właśnie największym. Polski Crusher. Jak leciał, nie? Że fajnie, że się rozwija, fajnie, że sobie leci. Swoją drogą, dawno nie było żadnej piosenki od Kacpra. Kacper, co się czekamy, dzieje? Czekamy, czekamy, Kacper. Czekamy, to koniecznie. Hip-hop by Klocuch kontra dostaje misję nagrać hip-hop? Co jest? Ty, a to nie jest tak, że hip-hop to nie jest najstarsza piosenka Klocucha? Według mnie jest najstarsza, jak szukaliśmy. No, mam znajomych klocuchologa, poczekaj, zadzwonię sobie do klocuchologa i dowiemy się zaraz. Ola. No. Jaka jest najstarsza piosenka Klocucha? Jak się nazywa? La Atukana! Dobrze! A nie ma starszej? Nie ma starszej? Nie, nie, bo on to było tak, że to było w konkursie IC Tower. Tak. Wygrał Atukan i on wtedy nagrał nutę i wtedy mu też Tako skomentował tę nutę. To tak było. Tak, tam było coś takiego, że Tako napisał: o, dostałem dzisiaj mandat, coś tam, a tu patrzę, Klocuch mnie coś tam rozjechał. Czy coś takiego. Tak, tak, tak. I to najlepsze jest to, że on to wysłał Atukanowi, temu gościowi na priv. Trzecie miejsce miał Atukan w ogóle, a nie pierwsze nawet. O, 72. I jest napisane Hip Hop by Klocuch 4 lata temu. Dobrze. I to był pierwszy. Dziękuję. Dzięki. No, to cześć. Nara. Co tu więcej mówić? I faktycznie jest komentarz Tako Hemingwaya. Kozacko, zaczyna się jesień, dostałem dzisiaj mandat, wracam do domu z poczty, wydaje się, że Klocuch zakończył moją karierę w 56 sekund. Wow! I Russian Dog też skomentował, to jest ten ziomek, który robił gry dla hajsowników. To dla ciebie, a to kar... A, bo tak on to skomentował za jego bicie, w sensie na... Tak, tak, kolor. Tak. Hip-hop robimy, dobrze się bawimy, za muzyką gonię. Rap na mikrofonie. Ale dostałem misję nagrać hip-hop, nie jest jakimś progresem chyba. Klocuch był bezbłędny od początku. I z tej okazji możecie wpłacać pieniądze na wirusa, tutaj wam na dole dałem wszystko i ja wiecie. Zaczynamy. Piję sobie wodniczkę Skarb Życia Muszyna, jak chcesz dobrego wojownika to... Ten. Ale jeszcze a propos, bo tutaj, no nie oszukujmy się, ciężko zaszukiwać progresów w Klocuchu, no ale moją ulubioną piosenką Klocucha... A jest Akmi? Nie, Króci nawet gang? Nie. Słuchaj, Huba Buba. Kto się bawi w ganianego? Ups. Słuchaj, co ci zaraz powiem. Kiedyś mało miałem miejsca, teraz 10 giga wolne. Dużo luks. Radliwy, dużo luks. Jest wspaniałe. To właśnie z Olą, naszym klocuchologiem, słuchałem tego notorycznie. No i co? No Klocuch od zawsze był doskonały. Klocuch zawsze na progresie. Vibros Siano Hajs i Vibros Cholerny Hajs. Tutaj to samo mam wrażenie, że będzie, nie? Bo Vibros od zawsze jakby reprezentowali dobry poziom tekstowo. Wydaje mi się, że jedyny progres, jaki tu będzie poczyniony, to jakość audio. Tak mi się wydaje. Znaczy, bez śmianka ja uważam, że Vibrosi robili najlepsze. Nawet dobrze. No. Najlepsze piosenki youtuberów. Siano, 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 hajs. Siano, 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 hajs. Ale mimo tego, że słyszeli, że to jest beka, to było dobre. Mógłbyś tego słuchać jako normalny track. No. A$AP Ferg. A przecież to jest szamba! A i ten beat! Jak to jest możliwe, że my tego nigdy nie ogarnęliśmy? Jak my tego nie mogliśmy szczęścić? I trochę work też od Ferga. Beat. Co? Tak mi się wydaje. Tak, ale to zwłaszcza początek, że liczy się tylko... To było bardzo popularne w momencie, zwłaszcza kiedy GTA miało to w radio Los Santos. Nawet tutaj. Się liczą dwie rzeczy. Nie wiem, czy to jest ten sam sample. Stand up. Ale nie o tym dzisiaj. Tak, o tak. Tym, jaki był progres. Cholerny hajs. No i to co mówiłem, nie? Nadal ten sam poziom. Jakby jeżeli chodzi o jakość, bo to jest dobry poziom, więc to nie jest tak, że hejtuję. Ale progres, jeżeli chodzi o jakość audio. Po prostu, ewidentnie. Palion jest już na 100 tysięcy kontra Palion milion. Palion chyba lubi wydawać piosenki na okrągłe liczby. Swoją drogą nie słyszałem, bo nigdy na 100 tysięcy? Dawaj, puszczaj. Nie pamiętam jej. Lecimy. Oj, oj. Dzień dobry, witajcie, z was już 100 tysięcy. Uwierzcie, że ten rap nie jest robiony dla pieniędzy. Z tego miejsca wam dziękuję, bo jest mi niezmiernie miło. Czy był w stanie odsłuchać to 7 milionów razy? Nie wierzyłem w to, co macie teraz przed oczyma. Uwierzcie, że ten kanał jeszcze
dużo wytrzyma. To akurat real talk. Ale kontra Palion Milion. Po 5 latach bije milion. No nie, no różnica jest. No jest różnica, mimo tego, że jak słuchałem pierwszy raz Milion od Paliona, to mówiłem takie wow. Dziś jesteśmy potęgą. Wszystkich zniłych hejterów klepiemy w czoło prawą ręką. To brzmi jak totalnie surowo. Jak po prostu odpalił Majka przy kompie i nawijał. Mhm. Pewnie tak było, no tutaj tak samo pewnie. Nie. Po 5 latach wiem milion. Ej, 5 lat to mało. To jest szybko. Bardzo szybko. Szczerze, kanał jako produkcja jest od 1 maja 2013 roku. Zgadłem. No więc moi drodzy, jak wbijemy milion, to możemy nawiązać, że po 8 latach wbije milion, ale dziękuję za to wszystko. Będzie specjal. Najgorzej, jak ktoś to wypomni mi potem, jak wbijemy. Na ficie z Palionem musi być. Dziękuję za to wszystko. Dziewczyny, możecie być serio bardzo blisko. Ale z tym samym ziomkiem nawet nawinięte. Ej, to jest nice. Bierz to, mówię. Ogarnij się, stary! Masz nawijać teraz! No dobra. O! Gibson! Gibson, no? Co jest? Ale co się tutaj stało? Paweł 100 tysięcy wbił! Jara mnie to ekstremalnie, no nie będę się z tym krył! Wiesz jak to brzmi? Starzy ludzie próbujący rapować, na przykład świat się według kiepskich. Yo! O kurde, jeszcze tune tu jest. Gospel. Gospel na freestylu. Nie no, nie, gospel na freestylu jest lepszy. Dobra, zostawmy. Moi drodzy, ten odcinek nie mógłby się odbyć bez największego, najpopularniejszego polskiego youtubera. FreezeGru. Znasz to, byku? E-mail freezegru@wp.pl. Co jest? Ej, napiszmy mu coś. Propozycja współpracy. Siema wariacie. Nagramy coś razem. Pozdro. Poszło. FreezeGru, proszę odpisz. Sprawdź to. Freeze na mikrofonie. W pieczach się nie mieści. Jebać logę, z kapicami się nie pieścić. Nie ma czasu, za ty trzeba expić. Jeśli ci się nie podoba. Ewidentnie nie ma co tego porównywać tutaj. Nie no, kozak nuta. Wdycham ciebie jak tlen, ej. Czas upływa jak we śnie. Moje życie jak sen, ej. Pewnie dlatego nie śpię. Panie i panowie, czy ja muszę coś jeszcze mówić tutaj? Nie ma o czym mówić w ogóle. Nie ma o czym mówić, FreezeGru lepsze, totalnie, tak się też się zgadzam. Nie no, tutaj nie ma co naprawdę mówić, totalnie. Beczkujemy sobie, że FreezeGru lepsze. Kolejny przykład, moi drodzy, Natsu Hot 16 Challenge 2 kontra Natsu i najnowsza piosenka, którą wydała ona jakiś czas temu. Tutaj Natsu, dzięki Marcin za nominację. To jest moja 16, mam nadzieję, że wam... Jak fejkowo wygląda to ruszanie ustami, to widać, że to jest podłożone. Buzi. Totalnie niedopasowane. Ile można siedzieć w chacie? Przy tej coli czy herbacie YouTube oglądacie? Rozkminiacie nowe dramy jak w dramacie. Mimo, że ich nie kumacie, to ja kocham was najbardziej. Ale rymowalka weszła. Procza rymowalka, no. A najlepsza ta? Zostaną kości. Boss bitch. No i to jest to. A nie to tutaj co to. Daj mi temat i nawijam o temacie. Daj mi temat i nawijam o temacie. Tak wywija, że zawija hit. Na co zawija hity, bracie? Moim celem uzbieranie dużo siana w Hot 16, więc klikajcie w opis i linka do zbiórki łapcie. Siema, fajny dick, pokaż mi go. To nie jest zapalniczka big. Pierwszy milion, drugi, trzeci milion jak na Wall Street. Jeszcze się przekonasz, kto to pierwsza dama Polski. Jeszcze się przekonacie, ale nie musicie się przekonywać o tym, bo to już widać, kto jest pierwszym damą Polski. I nawet numer jeden na czasie, więc jak powiedziała, tak zrobiła. A jak powiedziałem, że macie zostawić suba, to mnie się zostawi. Zostawiliście czy nie? Szkoda, że nie. Zostaw teraz. Proszę. Łapkę w górę też zostaw. Do zobaczenia. Cześć.